Warmia i mazury wciąż pięknieją, a to za sprawą modernizacji i nowych inwestycji. Zaplecza hotelarskie czy gastronomiczne mamy należyte, ale nie tylko nimi możemy się pochwalić. Turystyka indywidualna, wędrowna, pod namiotami czy, czy przyczepami kampingowymi. To wszystko jest realne do funkcjonowania w regionie Warmii i Mazur i stwarza dobre warunki. Natomiast potrzebna jest przezorność i odpowiedzialność indywidualna. Jeżeli są wymagane maseczki, trzeba je zakładać, trzeba dbać o sanitarność, praktycznie rzecz biorąc, każdego dnia i każdej chwili bycia w społeczeństwie. Wówczas nic na drodze nie stoi, by móc korzystać z dobrodziejstw natury czy produktu natury współczesnej. Urząd Marszałkowski w Olsztynie pomaga w promocji i pozyskiwaniu środków na zacne inwestycje. Projekt bardzo duży ponad 400 milionów złotych duże dofinansowanie unijne 85%. Dzisiaj podpisywaliśmy trzeci etap tego dofinansowania i realizacji to jest etap. Guzianki 1, i praktycznie rzecz biorąc nabrzeży i kanałów wokół tego szlaku już rozwijamy remont śluzy guzianka 1, jak i udrożnienie szlaku wodnego poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami wpisuje się w założenia strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku, a szczególnie w rozwój tak zwanej ekonomii wody. Zmodernizowaliśmy sieć nabrzeży w naszych miastach takich jak Ruciany Nida, Pisz, Mikołajki, Ryn, Giżycko. Następnym etapem będzie modernizacja kanałów. Wybudowana już jest nowa śluza, która łączy jezioro Bełdany z jeziorem Nickim, czyli te jeziora, które są na północnej stronie szlaku z południem. Będzie modernizowana też stara śluza, która już wypracowała się na tyle, że trzeba ją wyremontować. Ale dla każdego coś dobrego z pozyskanych środków jest przewidziane. Między innymi budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi i Łowieckiej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowany został także budynek trzykondygnacyjny z założeniem na cele uzdrowiskowe. Jesteśmy jednym, jedną z miejscowości w tej sieci. Oprócz oczywiście Gołdapi, Miłomy, Litzberg, Fromborg i zamyka się nasza lista i nasza sieć na Górowie Ławeckim. Uzdrowisko się tworzy pod samą granicą z Rosją, blisko drogi 51, drogi krajowej, w, w miejscu, gdzie wcześniej, przed II wojną światową, również było uzdrowisko, uzdrowisko chorób płuc. Także to są sprawdzone warunki klimatyczne, jeśli chodzi o jakość powietrza, nasłonecznienie. Głównymi celami powyższych działań są poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i warunków żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej na szlakach żeglownych systemu Wielkich Jezior Mazurskich, a przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności gospodarczej, a także atrakcyjności regionu.